23 minuty po godzinie 8 Polska na Dzień Dobry Weekend w Telewizji Republika. Przed nami ważna rocznica i ważne święto, o którym za chwilę. No i z tej okazji postanowiliśmy porozmawiać także o współczesnym, dzisiejszym patriotyzmie. A naszym gościem Jędrzej Kodymowski, muzyk, twórca zespołu Apteka. Dzień dobry. Witam serdecznie. Witamy serdecznie i zanim do tego współczesnego patriotyzmu przejdziemy, to tak jak Tomek wspominał, już w poniedziałek 1 marca obchodzić będziemy po raz kolejny Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. I tutaj nasze pierwsze pytanie, jaki wymiar i znaczenie ma również to święto? No to fundamentalne, no to jest po prostu nawiązanie do tradycji i pamięci ludzi, którzy walczyli za nasz kraj. W większości oddali życie, nawet jeżeli nie zostali zaraz po wojnie zabici w jakichś nieludzkich warunkach wcześniej trzymano ich, to trzeba pamiętać o tym, że byli wykluczeni ze społeczeństwa. Niejednokrotnie w ogóle nie było możliwości podjęcia nauki na żadnym uniwersytecie, nie mówiąc już o podjęciu jakiejkolwiek pracy, nie mówiąc już o jakiejś takiej, powiedzmy, pracy, która dawałaby możliwość utrzymania się takiego na jakimś godnym poziomie, bo to w ogóle były takie czasy, gdzie kwestia aprowizacji już była, powiedzmy sobie szczerze, taką wyższą półką, czyli ci, którzy posiadali możliwość jedzenia kiełbasy na śniadanie, to już znaczyło raczej, że są aparatczykami, pracują w służbach bezpieczeństwa albo bronią honoru milicji obywatelskiej, tak jak teraz czasami to słyszymy. Także to jest zwrot o 180 stopni, tym bardziej, że przez cały okres PRL-u taka była prowadzona polityka przez komunistów i to nie tylko ze względu na to, że to było narzucane z Moskwy, bo to byli oczywiście najwięksi wrogowie systemu komunistycznego i ich rządów, ale też i przez tych pachołków, którzy w Polsce sprawowali władzę, którzy zresztą dzisiaj bardzo często funkcjonują w życiu publicznym, co w zasadzie psuje klimat i atmosferę w ogóle, nie pozwala do scalenia się społeczeństwa wokół tych ważnych postaci, które przetrzymały przez te ciężkie czasy wszystkie najważniejsze wartości związane z polskością po prostu. No właśnie, czy dużo pan stoczył dyskusji ze swoimi znajomymi, z ludźmi z branży muzycznej, gdy zaczął się pan pojawiać w koszulkach z żołnierzami wyklętymi? No bo to święto jakoś tak dopiero rosło w naszej świadomości, a i dzisiaj jeszcze, tak jak pan powiedział, wiele osób jest skłonnych dezawuować żołnierzy wyklętych. No akurat ja dostałem koszulkę z wilczym szlakiem, żołnierze wyklęci tam z tym takim ten podstawowy wzór z czerwonym wilkiem od mojej koleżanki na urodzinach tylko się pojawił, bo nawet nie wiem, czy akurat zdawała sobie sprawę, powiedziała, że akurat do mnie taki wilk pasuje i tą koszulkę dostałem, także faktycznie zacząłem w niej występować, ale mówiąc szczerze, sam początek pojawienia się tej mody na taką, na patriotyzm, na odzież patriotyczną, która absolutnie w ogóle mi nie przeszkadza. Uważam to za jeden z elementów takich edukacyjnych i bardzo dobrze, że coś takiego się zaczęło dziać. To w branży muzycznej zresztą, mówiąc szczerze, od samego początku, nie jestem jakąś taką osobą powszechnie w branży lubianą ze względu na to, że od zawsze po prostu mam takie poglądy, jakie mam. Nigdy się ich nie wstydziłem. I w sumie też dziwię się, skąd się bierze ten właśnie taki sposób interpretowania potrzeby
przyjęcia pewnej postawy, żeby w Polsce, w polskim tym przemyśle muzycznym zrobić karierę. Czyli de facto teraz może za bardzo skomplikowałem. No, chodzi o to, że większość firm fonograficznych wymaga jednak pewnej postawy, pewnego takiego etosu bycia człowiekiem lepszym. Zresztą nieraz to słyszałem. Były nawet takie programy w telewizji publicznej wiele lat temu, gdzie zapraszani goście siadali po prawej czy po lewej stronie. No, sam fakt, że w ogóle że coś takiego się działo, to już powiedzmy na dzień dzisiejszy nie wiem, czy byłoby możliwe, chociaż pokusiłbym się o zorganizowanie takiej próby, bo w gruncie rzeczy tutaj chodzi o edukację. Tym bardziej, że żyjemy w czasach, w których dzielimy się, tak przynajmniej z mojej perspektywy, no prostego człowieka, który na to patrzy bezpośrednio, na tych, którzy są propolscy i tych, którzy z różnych powodów, czasem świadomych, czasem nieświadomych, są po prostu antypolscy. Wspominał pan właśnie o odzieży patriotycznej, to nie tylko przypomnijmy o odzież, ale również liczne gadżety. Na moment chciałabym do tego wrócić, bo pan mówi, że jest jak najbardziej za, no ale z drugiej strony sceptycy powiedzą, że przez takie właśnie inicjatywy patriotyzm się skomercjalizował. W wolnym świecie, do którego żeśmy ponoć weszli w 1989 roku, do świata cywilizowanego, w którym od razu zresztą po takiej inicjacji, po otwarciu bram tej żelaznej kurtyny, zostało wprowadzone oratorium na wykonywanie kary śmierci, czyli trafiliśmy do świata, gdzie życie ludzkie jest najwyższą wartością. Myślę, że wszystkie elementy związane z taką uczuciem przynależności do swojego narodu jest czymś chlubnym. I oczywiście wymaga to wielu lat, żebyśmy zbudowali tą taką prawdziwą relację pomiędzy obywatelami, pomiędzy obywatelkami i obywatelami, bo teraz trzeba koniecznie to powiedzieć. Zresztą też niespecjalnie mam coś przeciwko temu. I jakieś takie przyczepianie się do tego, że coś jest skomercjalizowane. No, żyjemy w wolnym świecie, gdzie praktycznie nic nie jest za darmo. No, oczywiście, jeżeli kogoś stać na to, to może sobie na to pozwolić, to jak najbardziej powinien prowadzić jakieś działania charytatywne. A tak wszystko po prostu kosztuje, no bo to, żeby wytworzyć, powiedzmy, no najprościej tłumacząc, pasek czy koszulkę z napisem NSZ czy AK, ma swoją cenę i później trzeba to rozprowadzić i nic w tym złego chyba nie ma. No, jeżeli płacimy za normalną odzież, to dlaczego nie mamy zapłacić za odzież z symbolami narodowymi? No, to jest w ogóle jakaś aberracja z kosmosu, która tutaj, nie wiem, jacyś ludzie wymyślają, bo już nie mają co wymyśleć, żeby po prostu wbić szpilkę i to też tak jest zastanawiające, czemu istnieją te środowiska i czemu cały czas są dofinansowywane z naszych pieniędzy, jeżeli na nas plują. No, to jest takie pytanie, na które w zasadzie do tej pory jeszcze nie uzyskałem odpowiedzi. To ja wrócę do tego podstawowego tematu naszej rozmowy, czyli współczesny patriotyzm. Czy to jest właśnie taka definicja, o której pan powiedział, takie poczucie związku w relacji z narodem, ze swoim narodem, ponieważ jest jeszcze inna definicja patriotyzmu, też szerzona z jednej strony, że to wystarczy sprzątać po swoim psie i płacić podatki. Jesteśmy patriotami. No jeżeli oczywiście się płaci podatki i sprząta po swoim psie, to też chyba nie jest nic nagannego. Ja akurat mam kota, także on
sam, znaczy nie to, że sam sprząta po sobie, no ale w każdym razie jakoś to się trochę inaczej odbywa niż w przypadku psa. Ale nie, w ogóle też nie widzę różnicy pomiędzy współczesnym patriotyzmem i jakimś historycznym patriotyzmem. No patriotyzm jest patriotyzmem. To jest szacunek do wszystkich współobywateli, próba działania na rzecz tego, żeby nam się żyło lepiej, żeby kraj, z którego wyjeżdżamy i język, którym się posługujemy, nie wywoływał jakichś złych emocji, jeżeli gdzieś znajdziemy się poza granicami kraju, a wręcz odwrotnie, żeby ci obcokrajowcy, którzy nas spotykają, wiedzieli, że przyjechali o ci, którzy, nie wiem, powiedzmy, zdobyli Monte Cassino albo też współuczestniczyli w rozgromieniu systemu komunistycznego, że siła woli tego narodu w momentach, kiedy jest problem, wtedy się on jednoczy i zresztą uważam to za taką bardzo pozytywną cechę. Niektórzy mówią, że to jest wielki minus, że Polacy dopiero wtedy stają na wysokości zadania, jak jest źle. No, moim zdaniem to jest właśnie wielki plus, bo jeżeli jest dobrze, to no, tym bardziej, że biorąc pod uwagę jeszcze podstawy historyczne, czyli ten lata rozbiorów, politykę germanizacji, rusyfikacji, czy taką jakąś, byle jaką politykę zaboru galicyjskiego czy austro-węgierskiego doprowadziła do tego, że w Polsce jest dosyć mocno, jeszcze do tego lata komunizmu, dosyć nadwątlony stosunek do władzy. Więc tych rzeczy, które budują całościowo patriotyzm, jest bardzo, bardzo dużo. Ale myślę, że zawsze polegało na tym samym. Po prostu miłości do swojej ojczyzny, do tego, żeby traktować współobywateli jak ludzi i też starać się, no może nie uczestniczyć w jakimś, powiedzmy, ostrym ostracyzmie w stosunku do ludzi, którzy czują się lepiej od ludzi, którzy chcą być patriotami i no kolokwialnie mówiąc, na nich plują. No ale tak powiedzmy sobie szczerze, że powinni być jednak tymi, którzy są odstawiani na margines. No bo w gruncie rzeczy, jeżeli ktoś nie buduje, a niszczy swoje okolice, w tym nawet najbliższym gronie, no to no po prostu jest szkodnikiem. No. To jest chyba też naturalnie, jak gdyby bezpośrednio logicznie do zrozumienia. Tutaj nie ma żadnej większej filozofii. Jędrzej Kodymowski był naszym kolejnym gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Ja również pozdrawiam wszystkich, życząc miłego weekendu i pamiętajmy o tym, że bycie patriotą to jest coś naprawdę takiego bardzo potrzebnego. To pomaga żyć, lepiej się żyje, lepiej się patrzy w przyszłość, lepiej można zrozumieć przeszłość, także to wszystko jest na plusie. I o tej przeszłości też za chwilę będziemy rozmawiać o wymiarze historycznym tego święta, które już pojutrze. Za chwilę wracamy do studia.